Dzień dobry, w moim studiu Małgorzata Kłakowska, współorganizatorka, założycielka tańca Fame i organizatorka, tak? Fame Dance Festival. Dzień dobry, zgadza się. Gosiu, przypomnijmy dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą, chociaż wydaje mi się, że nie ma takich ludzi, czym w ogóle jest Fame Dance Festival? Fame Dance Festival jest to taka impreza, która łączy z sobą jakby pasjonatów tańca oraz ludzi, którzy chcieliby spróbować tej właśnie dziedziny jakby sportu, kultury. Jeżeli chodzi o sam festiwal, są to 4 dni warsztatów, darmowych warsztatów dla dzieciaków z Płocka i okolic z gwiazdami, które zapraszamy co roku. Kończy się to podsumowaniem, czyli wielką galą w Płockim Amfiteatrze. W piątek jest to zawsze taki dzień wyznaczony przez nas, dzień zakończenia roku szkolnego. To już 12. edycja festiwalu. Szybko ten czas mija, bo ja pamiętam jeszcze pierwszą. No właśnie. A już za kilka dni zaczynają się warsztaty. Co zaplanowaliście w tym roku? Dokładnie, od poniedziałku startujemy, czyli 17 czerwca jest start. W tym roku mamy 2 młode dziewczyny prowadzące. Pierwszą osobą jest to Inga Rogala. Ona poprowadzi warsztaty w stylu hip-hop, czyli coś, co między innymi się non-stop przejawiało przez te całe nasze 12 edycji. A drugą osobą jest Maja Kanicka. Maja Kanicka poprowadzi zajęcia w stylu walking, czyli to jest taki bardzo precyzyjny ruch, dużo ruchu rąk, dużo izolacji w ciele. Natomiast jestem pewna, że będzie to niezła impreza. Ile grup warsztatowych przewidujecie? Aktualnie mamy 6 grup, czyli są 3 grupy, są podzielone na dzieci i grupy młodzieżowe plus dorośli. Pierwsza grupa jest to klasy 1-3, podstawówka. Następnie mamy grupę 4-6, poziom średnio zaawansowany i 4-6 zaawansowany. Natomiast grupy starsze dzielimy na klasy 7-8, liceum plus, powtarzam, dorośli, bo takie osoby też mamy na listach. Mam nadzieję, że się nie rozmyślą i się pojawią na warsztatach. A jak to wygląda ilościowo? Ile dzieciaków się do was zgłasza? Tak, przeważnie, jeżeli mamy formularz zgłoszeniowy, to na formularzu już są, że tak powiem, grupy po ponad 30 osób. Są też grupy, które od razu zostały jakby wyłączone po pierwszych 2 dniach, bo tak ruszyły szybko zapisy. Dzieciaki jakby widząc plan, harmonogram, wydaje mi się, że bardziej się w tą stronę dopasowywały do swoich zajęć dodatkowych. I wybrali większość grup, dlatego część grup zamknęliśmy praktycznie, no mówię, z dnia na dzień. Natomiast jeszcze są miejsca w grupach podstawówkowych, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy serdecznie. Zaczynają się warsztaty, grupy już są ustalone. To czy wiesz już, jak to wygląda ilościowo, jeżeli chodzi o chłopców i dziewczęta? Bo oglądając finały dotychczasowe, no mam takie nieodparte wrażenie, że jednak dziewczyny chętniej się garną do tańca. Czy w tym roku jest podobnie? Dziewczyn jest zdecydowanie więcej. Pojawia się jednak płeć męska, natomiast bardzo nielicznie i my na tym ubolewamy, bo chcielibyśmy mieć jednak w swojej sferze tej tanecznej więcej mężczyzn. Zapraszam serdecznie, bo wbrew pozorom jest to bardzo męski też sport i jakby wyraz swoich emocji. Dlatego wydaje mi się, że warto spróbować. No mamy w Polsce świetnych tancerzy, chociaż tak. Oglądając taniec z gwiazdami, mamy fajnych choreografów. Kiedyś był taki fajny program, w których można było wyłuskać te talenty taneczne, nie pamiętam, kojarzysz? Było Dance, coś takiego? Tak, no ale w każdym razie tam bardzo dużo facetów się zgłaszało i no ja też myślę, że to jest bardzo męski sport, można powiedzieć, bo to jest ćwiczenie takie ogólnorozwojowe, prawda, w tańcu? Bardzo. Ja uważam, że powinno to być właśnie wzięte pod kategorię sportu, tak samo jak i kultury, bo jakby taniec ma wiele form, ma wiele styli i jakby przygotowanie tancerza to jest ogromny wysiłek jakby fizyczny, dlatego my też głównie stawiamy na takie przygotowanie ciała, bo to ciało ma pracować i służyć nam przez długi czas, dlatego gdzieś jest to bardzo istotne, a tancerz wykonując układy choreograficzne bardzo dużo musi mieć siłę, koordynację, mięśnie wypracowane, także naprawdę to jest ogromna praca.
Wasze finały zawsze to jest nie tylko pokaz zdolności tanecznych, ale prawdziwa feria barw, widowisko, kolory. Jak będzie w tym roku? Co zaplanowaliście? Jak to będzie wyglądało? No i przede wszystkim, kiedy finał? Na pewno kolorowo i świecąco. Cekiny są klejone chyba na wszystkie stroje, jakie są możliwe, dlatego wszyscy instruktorzy zacierają łapki. Będzie kolorowo. Będzie kolorowo sam finał w piątek 21. Startujemy o godzinie 18 w Płockim Amfiteatrze. Żeby z nami być, trzeba posiadać wejściówkę darmową. Tą wejściówkę można odebrać w Pokisie właściwie od dziś. Jeżeli jeszcze są, to zapraszamy. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie posiadał takiej wejściówki, nic się nie stanie, bo tak jak powtarzam, jest to impreza darmowa, która się rządzi też swoimi troszeczkę prawami. Po godzinie 18:30, jeżeli w amfiteatrze będą wolne miejsca, a zawsze jakieś wolne miejsca są, to ochrona będzie wpuszczała ludzi bez wejściówek. Dlatego ja zapraszam, będzie naprawdę ogrom energii. Mam nadzieję, że nie na jednym pokazie zakręci się też łezka wokół. Powiedz jeszcze, kto was wspiera, bo my od wielu lat jesteśmy patronem medialnym, ale rozumiem, że takie wydarzenie nie mogłoby odbyć się bez wsparcia jeszcze finansowego. Zdecydowanie tutaj ukłony do prezydenta miasta Płocka, także Urząd Miasta Płocka objął też prezydent honorowym patronatem nasze wydarzenie, zresztą jak co roku, za co dziękujemy. No i to by było na tyle. To by było na tyle. To zachęcamy oczywiście tutaj z tego miejsca większą ilość sponsorów, bo warto was wspierać. Zdecydowanie. Tak wiele lat na płockiej scenie tanecznej i kulturalnej istniejecie, że myślę, że warto zaapelować tutaj o większe wsparcie. I co? I zapraszamy wszystkich 21 czerwca o godzinie 18:00, dobrze pamiętam, do Płockiego Amfiteatru. Na finał Fame Dance Festival już 12. edycji. Tak, zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. W moim studiu gościła Małgorzata Kułakowska.